Szanowni Państwo, nadszedł wreszcie ten moment, na który wszyscy z niecierpliwością czekamy. Czeka także nasz partner, Dziennik Gazeta Prawna, dzięki któremu uroczystość wręczenia certyfikatów będzie transmitowana bezpośrednio przez stronę internetową Dziennika Gazety Prawnej. Zatem jeszcze raz oficjalnie witam wszystkich zgromadzonych w hotelu Intercontinental, laureatów, gości, a także internautów. Szanowni Państwo, dzisiejszy wieczór to święto dla wszystkich firm, które otrzymają certyfikat Top Employers. Zdobycie certyfikatu nie było sprawą łatwą. Wszystkie firmy musiały wziąć udział w audycie prowadzonym przez firmę Grant Thornton. Dzisiejszy wieczór jest szczególny, dlatego że po raz pierwszy w Polsce gościmy także firmy, które otrzymają tytuł Top Employers Europe. Te firmy zostaną wyróżnione za swoją konsekwencję w oferowaniu doskonałych warunków zatrudnienia dla pracowników w Polsce, a także w Europie. Certyfikat ten może zdobyć ta organizacja, która w 5 krajach zdobędzie tytuł Top Employers. W tym roku 9 firm zdobyło ten certyfikat. Jest mi niezmiernie miło, że 3 spośród z tych 9 firm są dzisiaj z nami. Szanowni Państwo, przed nami rozdanie nagród Top Employers Europe. Za chwilę poproszę przedstawicieli firm o odebranie nagrody. Po jej otrzymaniu proszę o pozostanie na scenie w celu zrobienia wspólnego zdjęcia z Dawidem Plinkiem, a następnie o wykonanie również grupowego zdjęcia. O wręczenie statuetek Top Employers Europe proszę prezesa Instytutu CRF, pana Dawida Plinka. Dawid, I invite you. Tytuł Top Employers Europe otrzymują Japan Tobacco International. Firma uzyskała lokalny certyfikat Top Employers w 5 krajach. O odebranie nagrody proszę panią Magdalenę Porowską, dyrektora działu personalnego i administracji. Druga firma to Valeo. Nagrodę odbierze pan Dawid Xdalter, członek zarządu Valeo. Zapraszam. I'm inviting you. ING Bank Śląski. Pani Grażyna Sobota, dyrektor ING Banku Śląskiego w obszarze HR. Zapraszam serdecznie. Polski koncern naftowy Orlen S.A. Zapraszam pana Rafała Sekułę, dyrektora wykonawczego do spraw kadr. Infosys BPO Poland. Nagrodę w imieniu firmy odbierze pan Hubert Kieszkowski.
Bank BPH, Grupa GE Capital. Zapraszam panią Monikę Sienkiewicz, dyrektor wykonawczą w pionie zasobów ludzkich. Z pełną świadomością i odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że część oficjalną polskiej edycji, trzeciej edycji rozdania nagród Top Employers Polska 2012, a także Top Employers Europe mamy już za sobą. Zapraszam państwa serdecznie do foyer na lampkę szampana, na rozmowy, spotkania z mediami. Ze swojej strony serdecznie dziękuję państwu za spędzenie wspólnego wieczoru. Mam nadzieję, żegnając się, że żegnam się do zobaczenia za rok. Chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować także internautom, którzy mieli okazję oglądać transmisję bezpośrednią z uroczystości dzięki dziennikowi Gazecie Prawnej, która bezpośrednio transmitowała naszą uroczystość. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.